Tworzymy dalej mapę. Mamy dwa znaczniki. Przypomnijmy. Drugi znacznik. No tutaj w drugim znaczniku może oprócz tych zdjęć dobrze by było coś tutaj umieścić dla osób, które by oglądały, coś by chciały się dowiedzieć o tym mieście na przykład lub o konkretnym zabytku, jeżeli to na przykład jest mapa o konkretne zabytki. Tu wciskam edytuj, no i tutaj oczywiście trzeba by było coś tam opisać. No i teraz tak, ja już zgromadziłem wcześniej takie informacje potrzebne, zobaczcie, tutaj trochę przeredagowałem, bo wiadomo, żeby nie było też za dużo ani za mało. No tyle i jest zapisz. No i teraz osoba, która będzie oglądała tą mapę, oprócz zdjęć oczywiście zaraz pokażemy, wtedy zobaczy taką informację, no i zawsze osób zainteresowanych będzie to lepiej wyglądało.